Niektórzy już stracili nadzieję, a jednak są książki, a jednak coś się dzieje. Tak, więzień Azkabanu w tej edycji domów powrócił. Znaczy nie powrócił. Edycja domów wróciła. Edycja domów wróciła i mamy właśnie tutaj na stole wszystkie 3 tomy i właśnie ten więzień Azkabanu też tutaj jest. Dlaczego tak długo musieliśmy czekać na więzień Azkabanu? No bo więzień Azkabanu to musi swoje odsiedzieć. Dokładnie. Ucieczka z więzienia wcale taka prosta nie jest. No nie łudźmy się. No fani GTA to wiedzą. Ucieczka z więzienia to dużo przygotowań. Nie każdy... Oczywiście. Oczywiście. A niektórym wystarczy łaska. Ale dobrze. Zostawmy to. Edycja domów wróciła. W kolorystyce pięknej mamy 4 kolorki: Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor, ale pomyśleliśmy sobie, że dzisiaj wam oczywiście o tych książkach powiemy, bo jak żeby to wiedzcie, na co będziecie wydawać ciężko zarobione hajsy, ale nie chcemy się w tym filmie opierać tylko na książkach, bo to tak trochę bez sensu, tak, nie? W najbliższych chwilach będziemy się skupiać na poszczególnych domach. Na dzisiaj wybraliśmy Hufflepuff, ten piękny, cudowny dom w pięknym kolorze słonecznej żółci. Słonecznej zieleni. Słonecznej zieleni, żółci, piękny kolor. To chyba mój ulubiony z tego całego zestawu kolorów. No tak, puchonka, co może powiedzieć innego. Nie dlatego, że właśnie Pottermore mnie dodało do Hufflepuffu. Ja bardzo lubię Hufflepuff, właśnie odkąd mnie przydzielili i odkąd znalazłam swoje cechy właśnie puchońskie w sobie. Jakoś zaczęłam bardziej doceniać Hufflepuff. Ale... nie łudźcie się, to nie będą ciekawostki, które wystarczy przeczytać książkę, żeby odkryć. To będą ciekawostki wychodzące poza, wywiady z Rowling, jej słowa na temat Hufflepuffu, a również taki dość rozbudowany tekst, który czytaczowa wam dziś zaprezentuje w ramach tego filmiku. Tekst od J.K. Rowling, który nie wszyscy mieli okazję przeczytać, czy też w oparciu o ten film wysłuchać. Dobra, zacznijmy może od tej edycji domów, bo... dla mnie to od samego początku była ciekawa opcja. Mamy możliwość wybrania sobie albo komuś tej edycji, która do niego najbardziej pasuje. Sobie nie ma problemu, komuś. Czy on był bardziej Krukonem czy Gryfonem, nie? No to trzeba byłoby dosyć dobrze znać tę osobę. Żeby albo samemu rozpoznać się właśnie cechy konkretnego domu, albo po prostu zapytać, gdzie on się bardziej czuje, gdzie należy, tak? A to wtedy nie ma żadnej niespodzianki. No niby nie, tak? Ale mimo wszystko... to i tak jest fajny prezent. To są książki, które nie różnią się treścią w ogóle od siebie. Czyli więzień Azkabanu w każdej edycji jest taki sam. Nie mamy w edycji ślizgońskiej perspektywy Dracona Malfoya, chociaż to by było dobre. Ale nie Malfoya, Snape'a. No Snape'a, Malfoya. No Malfoy bardziej, bo rocznik Harry'ego i te, wiesz, oni więcej tam przebywali przecież. Rozdział: leżę i cierpię, bo poturbował mnie hipogryf. Au, jak boli, oj, jak boli, oj, jak boli. A w dormitorium? Chlas, ten gips na ziemię. Przecież nic nie boli. Oczywiście. Czym się natomiast te edycje różnią? Każda książka, każdy tom zawiera jakieś dodatkowe ciekawostki związane z poszczególnym domem. W przypadku więzienia Azkabanu mamy tutaj oczywiście mapki, mamy tutaj przepiękne rysunki przedstawiające sztandarowych bohaterów swojego domu i mamy tutaj również tekst skupiający się na Patronusie. Patronus, ważna rzecz, czyli Patronus, czymże to Patronus jest i w odniesieniu do tego konkretnego domu, czyli są takie, można to powiedzieć, bonusowe kontenty dedykowane tylko tym, którzy zdecydują się zakupić tę poszczególną edycję. Ja w ogóle uwielbiam ryciny w tych właśnie edycjach domu, bo one są naprawdę piękne, takie właśnie klimatyczne, zwłaszcza te właśnie rysunki, te ryciny Patronusów, bo tutaj mamy Patronusa, Snape'a, czyli cała grafika z Patronusem, jak Snape wyczarowuje Patronusa, chyba tutaj w Hufflepuffie mamy Tonks, chyba Nymphadorę. Tutaj mamy Cho i tutaj mamy Hermionę. Więc spoilery. Ależ poszła spoiler. Trudno, to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, więc... W dobie, w erze obrazkowej niezdradzenie, co jest na obrazku, to jest największy spoiler. Mogłabyś tekst zdradzić, mogłabyś powiedzieć, kto jest więźniem Azkabanu, ale ty powiedziałeś, kto jest na rysunku. To są piękne ryciny, ja po prostu oglądając je po prostu się zachwycałam. Nie wiem czemu ja wcześniej ich... Nie dostrzegłam ich piękna w poprzednich tomach. Ja nie rozumiem tego. Dziś piękno twe w całej ozdobie widzę i opisuję, ale nie tęsknię po tobie, bo mam na półce. Hufflepuff, twój dom. Zupełnie przypadkiem dzisiaj na tapet trafia Hufflepuff. Nie dlatego, że czytaczowa jest w tym domu i kiedy zaproponowała, byśmy właśnie w taki sposób o tych książkach opowiadali, to wcale nie patrzyła na mnie wilkiem, kiedy powiedziałem, no dobrze, czyli zaczynamy standardowo od najlepszych Slytherin. Nie, sam wybrałeś Hufflepuff. Bo nie chciałem ci podpaść. Tak. Rocznica ślubu nam się zbliża. Tak. Chciałem być kochany. A zatem Hufflepuff. Ciekawostka numer 1. Co jest w godle Hufflepuffu? Borsuk. A czy wiecie, że miał być niedźwiedź? W 2013 roku na aukcję trafił Harry Potter i Kamień Filozoficzny z odręcznymi notatkami Rowling. Tam były jakieś rysuneczki dodatkowe, jakieś adnotacje, przemyślenia i oczywiście strona tytułowa, jest tam herb i Rowling napisała swoje przemyślenia. Być może puchoni byliby bardziej szanowani, gdybym pozostała przy swoim pierwotnym zamyśle i ich zwierzaczkiem, ich godłem uczyniła niedźwiedzia, a nie borsuka. To jest ciekawe przemyślenie, bo myślę, że to by dużo zrobiło. Owszem, no na pewno bardziej by, tak powiem, dało powera Hufflepuffowi, ale borsuk, mi się wydaje, on jest bardziej akuratny do tego domu. Bardziej pasujący. Kiedy już mamy te 7 tomów, kiedy widzimy, jak to wszystko wygląda, to tak, no jest to takie zwierzątko, które pasuje jednak do puchonów. Natomiast no, fajna ciekawostka, że jednak miał być niedźwiedź. Inną ciekawostką, którą właśnie tutaj chcemy wam przedstawić, bo może nie wszyscy wiedzą, bo w filmach tego nie ma, się nie dowiecie na ten temat. Klepsydry, które zliczają punkty, które uczniowie zdobywają w ciągu roku na lekcjach i tak dalej. W klepsydrze Hufflepuffu znajdują się diamenty, czyli diamenty się przesypują w tej pięknej klepsydrze. I to by dało troszkę do zastanowienia, że stać Hogwart na te wszystkie diamenty i te wszystkie piękne kamienie, a niektórzy, powiedzmy, uczniowie typu Ron musiał się borykać przez cały rok ze swoją starą różdżką złamaną w komnacie tajemnic. Czy ja bym chciał to porównać do pewnej instytucji bardzo długowiecznej, w której złote obrazy czasami wiszą, złote posągi, ale jak przyjdziesz, daj mam chorą córkę, to ci powiedzą sorry, posąg se kupiłem. No właśnie. Hufflepuff i diamenty. Diamenty, czyli kamienie szlachetne, których najbardziej pożądają kobiety. Tak, a pozostałe domy oczywiście Gryffindor, Rubin, Slytherin, Szmaragdy i Ravenclaw, Szafiry. W ogóle zobacz, tamte 3 domy miały opowiedziane, że tak powiem, swoje historie. Trafiamy w ogóle do każdego pokoju wspólnego z tamtych domów, widzimy, co się znajduje w ich klepsydrze, a ten Hufflepuff to cały czas tak na boku takie głupeczki. Jeżeli jesteśmy przy tych głupeczkach, to jest taka ciekawostka kolejna, mianowicie przydział do domu. To jest w ogóle działanie dość złożone, aczkolwiek na ogół proste, bo siada sobie delikwent na stołeczku, czy też delikwentka, nakłada starą, śmierdzącą czapę i ta czapa krzyczy Gryffindor! I tak dalej. Natomiast są dzieciaki, z którymi no, wybór nie jest taki prosty, bo siada ta tiara i duma, i myśli, i duma. Uczeń siada, nie tiara siada. No, tiara siada na uczniu, tiara siada na uczniu, uczeń siada na stołku, stołek stoi. No i w tym momencie mamy takie pojęcie, które na polski język nie doczekało się przełożenia, a bardzo żałuję, bo nawet w Magicznym Almanachu to nie ma przetłumaczenia. Hatstall. Hatstall to jest taki uczeń, no można byłoby to przełożyć taki stojak na kapelusze, ja to kiedyś tłumaczyłem jako kapeluszak taki. To jest taki uczeń, który siada na tym stołeczku, ma tę czapę nałożoną na łeb i siedzi 5 minut, a wszyscy inni patrzą. I czekają. I czekają, bo tutaj toczą się wojny wewnętrzne. A może tu, a może tu, a może tu. Ciekawostka, Minerva McGonagall była takim kapeluszakiem, bo tiara zastanawiała się, czy Gryffindor, czy jednak Ravenclaw, bo taka mądra, taka mądra. I w przypadku roku Harry'ego, na roku Harry'ego nie było takiej aż sytuacji, żeby ktoś został tym kapeluszakiem, ale 2 osobom było blisko. Jedną osobą była Hermiona, która no nie wiadomo, do Gryffindoru czy do Ravenclaw, a drugą osobą był Neville. Tutaj sytuacja była o tyle ciekawa, że Neville, siadając na stołeczku, od razu wiedział: ja jestem głupi, ja nic nie umiem, chcę do Hufflepuffu. A tiara mu na to: ależ Neville'u, ty jesteś odważny, ty jesteś dzielny, ty masz sobie potencjał. Ja jestem głupi, ja nic nie umiem, chcę do Hufflepuffu. Trwała ta wojna wewnętrzna w głowie Neville'a, aż w końcu tiara przekonała chłopca do tego, by postawił, a dobra, Gryffindor. I tak oto Neville nie trafił do Hufflepuffu, a do Gryffindoru. Rowling przedstawiła to w taki właśnie sposób, gdzie Neville stwierdził, że no to jest jednak dla tych słabszych uczniów, dla tych troszeczkę mniej rozgarniętych. Patrzcie, Cedric. Et voilà. Cedric, Newt Scamander. Tonks. No Tonks się potykała o wszystko, więc poniekąd. No ale no została kim została, więc to też pierdoła by nie została. No tak, została trupem, okej. Żeby zostać trupem w sposób, jakim ona została, to trzeba jednak przegrać pojedynek. Przegrać pojedynek, ale trzeba, wiesz, mieć odwagę i to wszystko, zdolności, żeby w ogóle dostąpić do tego. A, czyli teraz dochodzimy do tej bardzo ciekawej ciekawostki, którą ty uwielbiasz. Tak, tak, na temat bitwy o Hogwart, tak, ty mi przedstawiłeś. To, dla mnie to jest najlepsza ciekawostka całego właśnie tego naszego zestawienia. Którzy uczniowie i dlaczego zostali w bitwie o Hogwart? Pełnoletni uczniowie dostali wybór. Albo zostajecie i walczycie o zamek, albo wychodzicie. Tak. Więc, żadnych pretensji. Więc jak wiemy, Slytherin cały sobie poszedł, bo co on będzie się bił o swój drugi dom przecież, no bo kto by się bił. Aczkolwiek zostali tam Crab, Goyle, Malfoy, aczkolwiek no to wiadomo, oni nie w bitwie, powodów. Dokładnie, nie w bitwie za Hogwarts. Tak, no potem mamy Ravenclaw, którzy się podzielili, połowa została, połowa zniknęła. Mamy również Gryfonów, którzy, no wiadomo, oni chcą się popisywać swoją odwagą, jak to Rowling wspomniała, lekkomyślnością, więc oni zostali. No i mamy Hufflepuff, jedyny prawdziwy dom, który został z prawdziwych takich czystosercowych powodów, tak, żeby walczyć o coś, co kochają, o coś, czemu są lojalni i no po prostu z lojalności i miłości do tego miejsca, gdzie przynależą i tyle lat spędzili większość swojego dzieciństwa, więc no Hufflepuff z tego powodu został. Tak, nie po to, żeby zyskać sławę, nie dla chwały, która miała wyniknąć z ewentualnego zwycięstwa, czy też z powodu porażki, ale takiej oczywiście heroicznej, tylko właśnie dlatego, że ich serce nakazało im zostać i zdecydowana większość, praktycznie wszyscy pełnoletni uczniowie Hufflepuffu zostali, co czyni ten dom no, takim najczystszym, najpiękniejszym. No, pure heart. Teraz takie szybkie ciekawostki. Remus Lupin był w Gryffindorze, Nymphadora Tonks była w Hufflepuffie, natomiast ich syn Teddy Lupin trafił do Hufflepuffu. Tak. Podążył gdzieś w kierunku swojej matki i trafił do Hufflepuffu. Druga ciekawostka, taka szybka, skrzaty domowe. Ponad 1000 lat temu, gdy skrzaty domowe praktycznie pracowały w nieuregulowany sposób i czarodzieje wyzyskiwali je do granic możliwości, przyszła Helga Hufflepuff i stwierdziła, nie, trzeba położyć temu kres. Oczywiście to nie był czas, kiedy ktokolwiek by pomyślał o tym, że uwolnimy was, damy wam wolność, damy wam prawo wyboru. Aczkolwiek ona dała im namiastkę prawa wyboru, bo powiedziała skrzatom domowym, słuchajcie, przyjdźcie do Hogwartu, zatrudnijcie się do kuchni. Macie pracę, oczywiście jesteście skrzatami hogwartskimi, natomiast jest was na tyle dużo i ja będę dbała o to, by krzywda wam się tu nie stała, byście nie byli przepracowani, wyzyskiwani ponad wszelką miarę, tylko tak trochę. Będziecie tak trochę niewolnikami. Także to Helga Hufflepuff sprowadziła skrzaty domowe do Hogwartu. Ja też gdybym miała wybierać, powiedzmy, służyć Malfoyom, a powiedzmy służyć w Hogwarcie, wolałabym Hogwart. Tak, no, no zdecydowanie. Z dwojga złego, tam przymusowej pracy wolałabym wybrać jednak Hogwart. Tak, i teraz ciekawostka, ostatnia duża ciekawostka, bo wywodząca się z Pottermore, na którym niegdyś Rowling opisywała rzeczy nieopisane w książkach. Mianowicie wspomnieliśmy już o tym wcześniej, że w przypadku Slytherinu na przykład wiemy, jakie kamienie były w klepsydrze, jak wyglądał pokój wspólny, bo przecież Harry do pokoju wspólnego Slytherinu trafił. W przypadku Ravenclaw również wiemy, a przynajmniej wiedzą to ci, którzy czytali, a nie oglądali film. Wiedzą, jak pokój wspólny Ravenclaw wygląda i że szafiry są kamieniami. No w przypadku Gryfonów, Gryffindoru oczywistym jest to. Natomiast no, Hufflepuff, ani się nie dowiedzieliśmy z książki, że to diamenty są ich kamieniami, ani nie dowiedzieliśmy się nigdy, jak wyglądał pokój wspólny. I teraz czytaczowa nadrobi to, bo przeczyta wam właśnie nasze takie luźne tłumaczenie tego tekstu Rowling, czyli słowa samej J.K. Rowling na temat tego, jak wyglądał pokój wspólny Hufflepuffu. Ale jeszcze jedna mała ciekawostka, bo to dla zobrazowania wam tego... Wszystko będzie okra. Okraszone, bandykotowane, zwizualizowane grą Hogwarts Legacy. Tak, która to gra w dość wierny sposób, jak się zaraz przekonacie, pokazała ten pokój wspólny Hufflepuffu. Wejście do pokoju wspólnego Hufflepuffu znajduje się na tym samym korytarzu co kuchnia. Przechodząc obok dużego obrazu przedstawiającego martwą naturę, za którym znajduje się wejście do kuchni, w zaciemnionej kamiennej wnęce po prawej trafimy na stos dużych beczek ułożonych w stosy. Druga beczka od dołu, w środku drugiego rzędu, otworzy się, jeśli zastukamy w nią w rytm Helga Hufflepuff. Ze względów bezpieczeństwa, by przegnać tych, którzy nie są z Hufflepuffu, zastukanie w niewłaściwą beczkę albo wielokrotne stukanie w niewłaściwy sposób sprawi, że jedno z wiek pozostałych beczek wybuchnie i obleje intruza octem. Pochyłe, ziemiste przejście przez beczkę wiedzie krótką drogą do góry, aż do przytulnego, okrągłego pokoju o niskim suficie, który przypomina norę borsuka. Pokój jest udekorowany w wesołe, przypominające barwy pszczoły, kolory żółci i czerni, które dodatkowo podkreślają wypolerowany na wysoki połysk stoły oraz okrągłe drzwi prowadzące do dormitoriów chłopców i dziewcząt. W tych znajdują się wygodne, drewniane łóżka przykryte patchworkowymi kołdrami. Kolorowe kwiaty i rośliny czynią pokój wspólny niezwykle klimatycznym. Różne gatunki kaktusów stoją na okrągłych, drewnianych półkach, które są zakrzywione w taki sposób, by dopasowywały się do ścian. Wiele z nich faluje i tańczy dla przechodzących obok, podczas gdy zwisające pod sufitem w donicach o miedzianym dnie paproci i bluszcze przeczesują Twoje włosy, gdy pod nimi przechodzisz. Portret wiszący nad drewnianym kominkiem, rzeźbiony w ozdobne tańczące borsuki, przedstawia Helgę Hufflepuff, jedną z założycielek szkoły w Hogwarcie, która wznosi toast na cześć swoich uczniów małym złotym pucharem z dwoma uchwytami. Z małych i okrągłych okienek wychodzących na poziom gruntu widać przyjemnie kołyszącą się trawę i dmuchawce, a czasem również stopy przechodzących obok ludzi. Pomimo tak nisko położonych okien, pokój jest stale skąpany w słońcu. Przemyślenia J.K. Rowling. Kiedy planowałam ten cykl, spodziewałam się, że Harry odwiedzi wszystkie 4 pokoje wspólne podczas swojego pobytu w Hogwarcie. Potem dotarło do mnie, że nigdy nie będzie ważnej przyczyny, dla której miałby wejść do pokoju Puchonów. Niemniej jednak ten pokój jest dla mnie tak samo prawdziwy jak pozostałe 3 i od zawsze wiedziałam, dokąd zmierzali ci wszyscy Puchoni, kiedy szli po lekcjach w kierunku kuchni. Dziedzictwo Hogwartu i jedna z kilku rzeczy, która całkiem nieźle im wyszła, aczkolwiek te małe, okrągłe okienka wychodzące na falującą trawę i te kwiatuszki smyrające po głowach, no nie do końca, ale... No bo tutaj im się trochę porypało z wysokością sufitu, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc wszystko się zgadza oprócz właśnie tej wysokości sufitu. Tym pozytywnym, słonecznym akcentem, no ciekawostki nasze puchońskie, takie ponad... Programowe? Ponadprogramowe, dokładnie, dobiegły końca. Jestem ciekaw, jakie są wasze najulubieńsze ciekawostki. Jesteśmy też ciekawi, czy wybierzecie Hufflepuff. Tę edycję. Ilu z was wybierze Hufflepuff? Bo teraz jest taka mała ciekawostka znowu z dziedzictwa Hogwartu. Ostatnio twórcy gry podzielili się informacją, który dom jest najpopularniejszy. I wyszło, że... Hufflepuff. Slytherin. Ale... 30% dla Slytherinu, 29% dla Gryffindoru. A teraz uwaga, 24% Hufflepuff i tylko 17% Ravenclaw. Z naszej strony to wszystko. Polecamy wam zaopatrzyć się w edycję domów albo w 4. W tym roku będzie to zakończone. Co miesiąc kolejny to ma zatem teraz więzień Azkabanu, premierowo za miesiąc Czara Ognia, za 2 miesiące Zakon Feniksa i tak dalej, aż do Insygniów Śmierci. Dajcie znać, który dom mamy wam omówić w kolejnym odcinku. Pozostały nam 3, z którego mamy zebrać ciekawostki i wam je pokazać, opowiedzieć. Trzymajcie się! Cześć! Hej.